Trudno. Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa Fame MMA. Jesteśmy tuż przed galą, jest ze mną Mandziok, witam cię serdecznie. Witam, witam. Powiedz mi, co tu robisz? Z komentarii komentować? Co będziesz komentować? Wiesz co? Bardziej po prostu z ludźmi się zobaczyć. Korzystam z tego, że to jest takie miejsce, gdzie są wszyscy, z każdym można zamienić słowo, przybić piątkę. Zwłaszcza w moich obecnych treściach, które tworzę, jest to bardzo ważne. Zwłaszcza, że prędzej czy później jakoś chcę sobie z każdym u siebie na kanale pogadać, pokazać, jak właśnie te osoby żyją, co im siedzi w głowach, jak tworzą. No i jak te osoby żyją, co im siedzi w głowach, bo jesteś chyba pierwszy raz? Byłem na konferencji, ale to było rok temu, chyba prawie, że równy rok temu, jak się nie mylę. To było bardzo dawno, bo rok to już i jesteś tak naprawdę bardzo rzadko, a zupełnie jest inaczej rzeczywiście porozmawiać na żywo. I jak to odbierasz ze strony takiej wewnętrznej, od środka, te wszystkie osoby, co im właśnie siedzi w głowach? Ja powiem tak, że lubię ten klimat konferencji z takiego powodu, że jest to najciekawsza zbieranina ludzi ze świata właśnie influencerskiego, trochę celebryckiego, troszeczkę właśnie jest tak sportowo. I jest to bardzo ciekawe zobaczyć taki miks i z każdym w sumie mogę zamienić słowo i nawet że podtrzymać relacje. O, myślę, że to jest dobrze powiedziane. Jeżeli się z kimś podtrzymuje relacje, widzi się z kimś raz na jakiś czas, to zawsze jakoś jest łatwiej się odezwać do tej osoby i jest łatwiej z nią utrzymać kontakt. A często też jest tak, że jak wszyscy siedzimy u siebie w domach, tworzymy swoje treści, to często jest tak, że się do siebie zwracamy, mówimy o sobie, ale tak naprawdę nie mamy nigdy interakcji w prawdziwym życiu ze sobą. A te interakcje też są ważne. I jak odbierasz ich tak od wewnątrz? Od wewnątrz? Celebrytów, youtuberów, influencerów? Ja powiem tak, no ja mam z większością osób dobre kontakty, no nie mam jakichś takich super złych przygód z nikim. Nie masz żadnej spiny, nie ma nic, się nie dzieje, nie komentujesz ich źle i dlatego nie masz spiny. To znaczy, mi się wydaje, że ja zawsze krytykuję konstruktywnie, że jeżeli ja już wyrażam o kimś opinię, to raczej robię to w konstruktywny sposób, staram się jakoś to spojrzeć z jednej i z drugiej strony, raczej nie rzucam słów na wiatr, staram się przynajmniej tego nie robić, więc wydaje mi się, że nawet jeżeli kogoś krytykuję, to ta osoba jest w stanie na to spojrzeć trochę inaczej, aniżeli po prostu w bezpośredni, personalny sposób. Czy są osoby po Twoich komentarzach, które Ci dziękują za zwrócenie uwagi na jakiś szczegół, o którym wcześniej nie pomyślały w swojej twórczości? Aż tak dużo osób jeszcze, wiesz, nie komentuje. To nie jest tak, że tak siedzę i tylko każdego komentuję. Jedyny negatywny odzew po jakiejś tutaj krytyce czy zwróconej uwadze, to jedynie miałem od Fagaty, ale to tyle. Ale to jak zresztą każda osoba, która się odniosła w jej kierunku. Co ci powiedziała i jak ci dopiekła? A nie dopiekła, tylko po prostu zrównała, że tak powiem, moje słowa krytyki do tego, że wynikają one z tego, że jest kobietą, co nie było po prostu prawdą. I moim zdaniem to była bardzo prosta zasłona dymna, która wynikała z tego, że po prostu nie ma dobrych argumentów, żeby jakkolwiek się skonfrontować ze mną. Dobrze. Fagata później w jakiś sposób wróciła do tego tematu, czy zostawiła już zupełnie, dalej nie brnęła? No nie, ona się wypowiedziała ostatnio u Nitra na ten temat. Ona nie komentowała mojej odpowiedzi do niej przez długi czas, po czym się wypowiedziała u Nitra i na tym się skończyło. Na tym się skończyło? No tak. A powiedz mi, jeżeli chodzi o walki freakfightowe, czy jest ktoś, komu kibicujesz? Powiem tak, ja kibicuję ciekawym rozwiązaniom dla naszego świata i na przykład jakby Konopski wygrał z XA, uważam, że to by bardzo nieźle zamiotło na całej scenie i to nie można powiedzieć, że to oznacza, że kibicuję Konopskiemu, tylko uważam, że to jest bardzo ciekawa przyszłość, która by się wydarzyła, to na pewno by mogła dużo namieszać. Afera z Konopskim, jak się możesz do niej odnieść? Powiem tak, mówiłem już to wcześniej i powtórzę, uważam, że każdy mega potężny jest pierwszy w tej sprawie i każda osoba jest w jakiejś części winna za różne inne rzeczy i wydaje mi się, że też każdy z tego po prostu wyjdzie lepszym człowiekiem, że Konop bardzo mocno chyba dojrzał po prostu jako twórca, no wymusiło to na nim, mimo wszystko się go nie pozbyliśmy ze sceny tym, że on został skrytykowany za to, że, co zrobił, zatem jedyne co mu pozostało to się zmienić i się stać lepszym, nawet jeżeli on tego nie powie, nie pokaże tego publicznie, to on ma to z tyłu głowy, że musi być rzetelniejszy, musi troszeczkę bardziej weryfikować swoje rzeczy i materiały. Dla Leksia to również był kubeł zimnej wody, żeby po prostu się zmienił całkowicie w 180 stopni jako człowiek, ponieważ to zaczęło zachodzić w bardzo zły kierunek i pytanie, jak daleko by to zaszło w momencie, gdyby nie był zatrzymany w tym wszystkim. A Sylwester wydaje mi się, że trochę się nauczył odpuszczać dzięki temu, chociaż odrobinę. Dłużej się zastanowi, mózg szachisty bardziej włączy, można tak powiedzieć.
No ja powiem tak, no szachy 4D to były rozgrywane z jednej i z drugiej strony, chociaż ja uważam, że z każdym kolejnym filmem, jak na samym początku była zdecydowana przewaga właśnie Sylwestra, tak niestety w 18 ruchu podstawił on Hetmana Konopskiemu i troszeczkę się wszystko zaczęło podmieniać, a szachowanie za pomocą dwóch gońców jest praktycznie niemożliwe. Z punktu widzenia komentarii, czy takie niedopowiedzenia bywają niebezpieczne w internecie, nawet nie tylko, czy można człowiekowi zniszczyć życie? Jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o tak poważne tematy, jak najbardziej można komuś zniszczyć życie i tutaj był naprawdę krok od tego, żeby to życie zostało zniszczone. I w ogóle uważam, że trzeba, jeżeli wchodzimy na takie poważniejsze tematy, które wiążą się z łamaniem prawa, lepiej na to dmuchnąć 10 razy i to zweryfikować od razu odgórnie z prawnikiem, bo nawet jeżeli się działało ze słusznymi intencjami, powiedzmy, że intencje były słuszne od samego początku, nawet świeżo jak wyszedł film, to od razu się mnie zapytał, co może zrobić, jak może pójść na policję i tak dalej, to dalej zgłosić i od razu na to spojrzałem na zasadzie, że okej, fajnie, chcesz też obywatelsko coś z tym zrobić, a nie tylko wykorzystać to do wyświetleń, to jest jakieś okej podejście w tym wszystkim, ale no okazało się, że to wszystko wyszło za szybko, nie można być w gorącej wodzie kąpanym, trzeba wszystko porządnie zweryfikować. Ja tak również jestem tego samego zdania, zgadzam się z tobą. Powiedz, nie mogę nie skomentować teraz ja twojego stroju. Skąd pomysł na taki outfit? Tak się ubieram. Czasem się po prostu tak prezentuję. Głównie prywatnie. Rzadko tak wychodzę na dwór, bo się nie czuję super komfortowo, że tak powiem, tak publicznie, jak się każdy na mnie gapie, a i tak się ludzie na mnie zazwyczaj patrzą, bo działam po prostu w internecie. Na eventach widzę to jako dobre miejsce, żeby ewentualnie się tak ubrać, bo i tak tutaj wszyscy jesteśmy my, a wszyscy działając w internecie trochę jesteśmy freakami. Każdy po drodze, zatem wydaje mi się, że to trochę jest naturalne środowisko, że mogę się tutaj ubrać tak, jak lubię się ubrać do internetu czy w domu. Ja poproszę operatora później na koniec, żeby pokazał twój outfit. Bardzo mi się podoba. Czy to jest zwrócenie też poniekąd na siebie uwagi, wyróżnienie się, sposób wyróżniania się? To znaczy, no, na pewno to zwraca uwagę, ale to jest tylko zwrócenie uwagi na pewien czas. Prędzej czy później każdy się przyzwyczai i to już nie będzie nikogo szokować i nikogo interesować. Zatem ja bym to robił krótkoterminowo, żeby zwrócić na siebie na chwilę uwagę i później nigdy tego nie zrobić. To mogłoby to być bardzo nieszczerze, a wydaje mi się, że jeżeli już prezentuję od kilku miesięcy właśnie taki styl, taki ubiór i cały czas to podtrzymuję, to wydaje mi się, że to jest dużo bardziej zgodne z tym, co mówię i co pokazuję. To nie jest tak troszeczkę, że chcesz zwrócić na siebie uwagę, żeby później mieć możliwość czegoś do powiedzenia? Wiesz co, bardziej wydaje mi się, że już bym szukał tutaj chęci zmiany wizerunku mojego w głowie u ludzi, że byłem przez całą twórczość internetową znany jako ten gruby z internetu, a teraz mogę być znany ten, który zakłada damskie ciuchy z internetu, z czego z tego drugiego, chociaż jak na siebie patrzę w lustrze, to lubię to, co widzę i to jest dla mnie najważniejsze. Jak zaczęła twoja przygoda się z internetem jako dzieciak? Na pewno jako dzieciak, tak? No zacząłeś. Właśnie. Zacznijmy może. Ja jestem na YouTubie od 2006 roku. Wtedy już rzucałem swoje pierwsze filmy. Początek. No, tak, tak. Zatem ja się wychowałem całkowicie na tym. A jak się zaczęło? Zaczęło się od tego, że po prostu wybrałem internet zamiast prawdziwego życia. I tak po prostu ze mną zostało i tak prawdziwe życie to dopiero w dorosłych latach zacząłem odkrywać. Nie wiem, czy jest w sumie coś ciekawego do opowiadania o mojej historii, ponieważ jest ona długa. A jak historia jest długa, to ciężko jest ją streścić, ale dobrego streszczenia nie posiadam w kieszeni. To może atuty i wady życia w internecie? Dobra, na pewno wielkim atutem moim zdaniem jest otwartość głowy, która sprawia, że się konfrontuje z różnymi poglądami, z różnymi wizjami świata, z każdą możliwą rzeczą. Mamy po prostu z nią styczność, jest to plus i minus, ale moim zdaniem to bardzo mocno otwiera głowę. Największym minusem, bym powiedział, jest nieumiejętność funkcjonowania w prawdziwym życiu często, że na przykład w porównaniu do osób, które prowadzą bardziej normalny tryb życia, bardziej zbalansowany tryb życia, często można się poczuć społecznie wręcz opóźnionym w stosunku do innych, no ale wszystko idzie nadrobić. Da się wszystko nadrobić. Mam nadzieję, że wy również nadrobicie, bo wiem, że siedzicie w internecie. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę i do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Siemanko.